Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi, że mogę Państwa powitać na mojej czy naszej pierwszej konferencji prasowej. Naturalnie konferencja jest poświęcona najbliższemu spotkaniu z Krakowią w Krakowie. Ja tylko krótko chciałbym poinformować i przedstawić mój nowy team. Chciałem Państwa poinformować, że z dniem dzisiejszym kapitanem drużyny jest Marko. Rada drużyny jest Mariusz. Jest Hołota drugi, czyli to jest nasz team. W najbliższym czasie będziemy razem współpracowali. Myślę, że to jest przedłużenie moich myśli, idei w szatni i odwrotnie. Będę chciał, żeby chłopcy reprezentowali drużynę, jeżeli będą jakieś problemy, życzenia, myślę problemy nie, ale żeby ten kontakt, komunikacja nam się dobrze układała. Od razu chciałbym wyjaśnić, że nie ma żadnego konfliktu z Sebastianem, bo to myślę jest też bardzo ważna sprawa. Mieliśmy dzisiaj długą rozmowę w cztery oczy. Sebastian jest kontuzjowany. To nie jest, że Sebastian coś tam się dzieje. Po prostu po treningu miał problemy z mięśniem czworogłowym. W związku z diagnozą naszego doktora klubowego zalecana jest przerwa. Nie jest to ciężka kontuzja. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie zdolny do treningu. I po prostu, jeżeli będzie w pełni zdrowia, w najbliższym meczu z Legią wystąpi. To jest po prostu niezależne od nas, to jest po prostu zdrowie i chcielibyśmy w przyszłości też, żeby nie ryzykować, że zawodnicy, którzy wychodzą w pierwszej jedenastce, są w pełni zdrowia. Potrzebuję wojowników. Uważam, że Marko jako najlepszy strzelec drużyny zasługuje na ten, na tą, no uważam, zaszczytną rolę. No i tu uważam, że wziąłem też dwóch zawodników, którzy wyróżniają się na boisku walką. No i po prostu tak bym chciał budować tą drużynę.